Raciborskie ucierpiało w wyniku huraganowych wiatrów, które przeszły przez województwo śląskie. Szkody szacowane są m.in. na podstawie zdjęć lotniczych, mówi nadleśniczy Robert Pabian z nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Wiemy, że około połowa to jest zniszczenie całkowite, więc będzie to wymagało ponownego posadzenia lasu, no i że wywrócone jest około 300, być może ponad 300 tysięcy metrów sześciennych drewna. Leśnicy na terenie zostały połamane tysiące drzew, wprowadzili zakaz wstępu do lasu. Biała kiełbasa parzona Wielkopolska jest kolejnym polskim produktem chronionym w Unii Europejskiej. Ta nazwa została wpisana na specjalną listę i jest zastrzeżona we wspólnocie. Z danych, które Komisja Europejska otrzymała z Polski, wynika, że kiełbasa biała parzona Wielkopolska jest wytwarzana w województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.